Drodzy widzowie, nazywam się Magdalena Ziętek-Wielomska i witam Was bardzo serdecznie na kanale Fundacji Instytut Badawczy Pro Vita Bona. Kampania wyborcza ruszyła pełną parą. Wyciąganie haków, afery obyczajowe, czy też mocno kontrowersyjne spoty, jak chociażby ten partii PiS z wykorzystaniem motywu Auschwitz, którym bulwersuje już się cały świat. Widać, że ta kampania będzie niezwykle, niezwykle brutalna i obowiązuje tutaj zasada, że nie ma żadnych zasad. W to oczywiście wpisuje się także chociażby ustawa, na mocy której ma zostać powołana do życia komisja, która będzie ścigać rosyjskich agentów, która bez wątpienia łamie wszelkie zasady konstytucji, tylko umocni wizerunek Polski jako państwa łamiącego praworządność, gdyż ta ustawa rzeczywiście wszelkie standardy współczesnego prawa łamie. Kto będzie wygranym tej kampanii, kto będzie przegranym? Największym przegranym będzie Polska. Największym wygranym będą ci, którzy Polsce dobrze nie życzą. I tu nie ma znaczenia, która partia wygra, która partia przegra. I tak Polska przegra. Jako Polska, jako naród, jako państwo. A podczas tej kampanii być może będzie tak, że ileś osób się wykruszy, zostanie odstrzelonych, ustrzelonych. Że tak powiem, pociski będą się sypać i za parę miesięcy będziemy może tu mieli jakieś morze trupów i państwo w całkowitym rozpadzie i rozwałce. I już warto teraz myśleć o tym, co będzie za te kilka miesięcy i przygotować się na to, co niechybnie przyjść musi, bo już widać, że określona logika działania została odpalona, machina ruszyła i będzie się działo. Zanim popadniemy w typowe dla Polaków, dla naszej polskiej mentalności rozkładanie rąk, lamentowanie, że znowu, że zawsze, to jest prawdopodobnie ostatni moment, żeby zadać sobie pytanie, dlaczego tak się właśnie dzieje i o co w tym wszystkim chodzi. W jakiej grze tak naprawdę uczestniczymy, jaką rolę w tym odgrywamy i czy przypadkiem nie jest tak, że sami tę rolę dla siebie wybieramy? Może to nie jest tak, że rozwiązania musimy szukać na zewnątrz, że to oni nas napadają, oni nam zapierają, oni nas krzywdzą, oni sieją tu chaos, oni nas dzielą, tylko może rozwiązanie jest w nas. Może my swoim sposobem myślenia, swoimi wyborami, swoją własną mentalnością, swoimi własnymi schematami, to właśnie tamtym umożliwiamy. I taka jest teza tego nagrania, że rzeczywiście rozwiązanie leży w nas, leży po naszej stronie, ponieważ to my uruchamiamy określony mechanizm, określonych sprzężeń zwrotnych, czyli pewnych wzajemnych interakcji, który prowadzi na końcu zawsze do tego samego wyniku. Sprzężenia zwrotne. Ja oddziałuję na otoczenie, otoczenie oddziałuje na mnie, ja na otoczenie, otoczenie na mnie, a przebieg takiego właśnie cyklu zależy od własnej reaktywności, czyli od naszego sposobu reagowania, od naszego sposobu myślenia, od naszego sposobu wartościowania rzeczywistości, postrzegania rzeczywistości, percepcji, oceniania określonych wydarzeń, nadawania im określonych znaczeń. To wszystko dzieje się w naszych głowach. Więc my decydujemy, jak na co zareagujemy, to my decydujemy, jakie decyzje będziemy podejmować i w jaki sposób się po prostu zachowujemy. I temat jest oczywiście niezwykle szeroki i w dzisiejszym nagraniu chciałabym wskazać na jeden podstawowy mechanizm, który moim zdaniem jest jakimś wręcz przekleństwem polskiej mentalności, jakimś przekleństwem polskiego sposobu myślenia. I dopóki tego nie zmienimy, to nic się nie zmieni. Czekanie na to, że świat się zmieni, jest nieporozumieniem. Najpierw zmienić musimy się my.
Jaki to jest mechanizm? Moim zdaniem polska mentalność, nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie wiem jaka była praprzyczyna tego, wykształciła mechanizm polegający na tym, by być dumnym, bezgranicznie dumnym z tego, że się nie broni własnych granic, tylko że jest się takim otwartym, otwartym dla wszystkich, gościnnym, wielkodusznym, że wszystko co nasze to jest i wasze. Pomagamy wszystkim, którzy są skrzywdzeni, uciśnieni i nie pytamy, jakie ci ludzie mają intencje w stosunku do nas. Z czym przychodzą? Co im chodzi po głowie? Jaki mają cel? Jakie mają zamiary wobec nas? Żyjemy w świecie, w którym wszyscy są dobrzy. Wszyscy są dobrzy, wszyscy chcą dobrze, wszyscy są etyczni i wszyscy myślą tak jak my, prawda? Że ponieważ my chcemy dla całego świata dobrze, to jest oczywiste, że świat przecież dla nas też dobrze chce. Bo skoro my jesteśmy dobrzy dla innych, to inni też będą dobrzy dla nas. To jest bzdura. To jest bzdura. Tak ten świat nie działa. To, że my będziemy innym pomagać, nie znaczy, że inni pomogą nam. To, że my mamy dobre intencje w stosunku do innych, nie znaczy, że inni mają dobre intencje w stosunku do nas. To, że my dla kogoś jesteśmy wspaniałomyślni, nie znaczy, że ten ktoś będzie wspaniałomyślny do nas, w stosunku do nas. Tu nie ma absolutnie żadnej równowartości, równoważności. Jedno nie znaczy drugiego. I po 1000 lat funkcjonowania według tego chorego schematu większość Polaków nadal tego nie rozumie. Że to, że my jesteśmy dla kogoś dobrzy, nie znaczy, że inni są dobrzy dla nas i będą dobrzy dla nas. I to jest ten schemat, który moim zdaniem jest przekleństwem narodu polskiego, przekleństwem naszej mentalności i z jakiegoś niewiarygodnego powodu Polacy nie są w stanie zrozumieć, że to tak nie działa. Moim zdaniem w pewnym momencie zaczęliśmy używać tego schematu do tego, żeby się wbijać w pychę. Po prostu wbijać w pychę. Żeby własną słabość, własną jakąś nieudolność, naiwność i głupotę stylizować na coś moralnie wyższego. Że to my jesteśmy tacy dobrzy, bo przecież my nikogo nie chcemy skrzywdzić, my chcemy dla innych dobrze, my chcemy pomagać, my chcemy się dzielić, więc to inni są źli, ponieważ potem nas depczą. I to jest zasadnicze pytanie. Czy rzeczywiście osoba, która chce dobrze, chce pomagać, ale która nie pyta się o to, kim jest ta osoba, której pomaga, jakie cele ma ta osoba, której chce się pomagać, do czego dąży ta osoba, której oddajemy wszystko, co nasze. I kiedy się okazuje, że cele tej osoby, że zamiary tej osoby nie są dobre, a my jej wszystko oddajemy, czy to jest moralnie dobre? To jest podstawowe pytanie. Czy pomaganie mordercom, kanaliom, złoczyńcom i innym, można powiedzieć, mędą i osobom, które mają złe intencje, czy pomaganie takim osobom jest moralnie dobre? Zadajcie sobie to pytanie. Bo to jest pytanie, które Polacy muszą sobie jak najszybciej zadać. Bo my się wbiliśmy w pychę. W pychę właśnie z powodu tego, że my nikogo nie chcemy skrzywdzić. Zgadza się. Nasza historia jest zasadniczo poza pewnymi krótkimi epizodami, które były, ale zasadniczo w większości swojego istnienia historią kraju, który nie napadał na sąsiadów, nie miał potrzeby ekspansji, który żył swoim własnym życiem i który był otwarty na wszystkich, którzy chcieli tu przyjść. Ale czy to jest powód do dumy, jeśli my swoje własne zasoby oddajemy osobom, które te właśnie zasoby wykorzystywały do swoich celów? Czy to jest moralnie wyższe? Czy to jest moralnie dobre? Wspieranie osób, które nie miały w stosunku do nas dobrych celów, które nie miały w stosunku do nas dobrych intencji, czy to jest moralne? I
Tak jak powiedziałam, szczycimy się tym, że jesteśmy tacy dobrzy i moralni w stosunku do tych wszystkich innych, którzy napadają, grabią, pilnują swojego. Ale ja tu nie widzę różnicy, dlatego że my owszem jesteśmy tacy dobrzy dla innych, ale jak traktujemy samych siebie? Ale jak traktujemy swój własny kraj? Jak traktujemy swoją własną własność? Swoje własne terytorium, swoją własną kulturę, swoje własne państwo, dorobek własnych przodków, którzy to wszystko budowali. Jacy jesteśmy w stosunku do nich i jacy jesteśmy w stosunku do samych siebie? Czy to jest moralne? Nie, proszę Państwa. Dlatego, że człowiek w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za samego siebie. W pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za swój własny los, za swój własny byt, za swoje własne sprawy, a niszczenie własnego dorobku, własnego otoczenia, własnego domu po to, by pomagać osobom, które nie mają nawet w stosunku do nas dobrych intencji, to jest absolutnie niemoralne. I to powie każdy, kto się zajmuje nawet katolicką teologią moralną, katolicką filozofią, ponieważ Polacy są tutaj dumni właśnie ze swojego katolicyzmu, z tego, że właśnie tak w przeciwieństwie do tego świata, ten katolicyzm, Bóg i tak dalej, ale każdy teolog moralny, czy każdy, kto się zajmuje etyką chrześcijańską, katolicką, powie, że to nie jest moralne, bo każdy w pierwszej kolejności odpowiedzialny jest za siebie. I człowiek nie ma obowiązku poświęcania siebie i tego, co do niego należy, żeby ratować innych. Nie ma takiego obowiązku. To jest kwalifikowane jako pewne bohaterstwo, ale nie ma obowiązku bycia bohaterem. Nie ma. To jest coś wspaniałomyślnego, ale w momencie, kiedy się to przeradza w trwały sposób do tego, by niszczyć siebie, to przestaje być moralne. To można zrobić raz, coś poświęcić, żeby kogoś uratować, wspaniałą myślność, bohaterstwo, szlachetny czyn. Raz. Jeśli nie ma to trwałych konsekwencji i jeśli nie powtarza się to non-stop i jeśli nie staje się tą metodą tak naprawdę wykorzystywaną przez obcych, żeby naszym kosztem się tuczyć, naszym kosztem się wzmacniać, żeby na końcu nas likwidować. To nie jest moralne. A jak popatrzymy na historię Polski, naszych najgorszych wrogów sami sobie sprowadzaliśmy i własną piersią ich karmiliśmy. My ich tuczyliśmy. Krzyżacy utoczyli się na Polsce. Pewien naród na wygnaniu znalazł tutaj wspaniałe warunki do rozwoju. Dosłownie ziemia obiecana, żył jak w raju. Bliski jest temu, żeby przejąć nasz kraj. Nasza kultura już tutaj praktycznie nie ma nic do powiedzenia. Świętujemy już inną kulturę. Sami jesteśmy winni. Sami wyhodowaliśmy własną piersią, chroniliśmy. Prusy. Sami w Lenno oddaliśmy Prusy. I potem nic państwo polskie nie zrobiło, żeby się przed Prusakami w jakikolwiek sposób obronić. Mówiłam to w różnych moich nagraniach, opisałam też w mojej książce Niemiecki sen o imperium. Polecam jak zwykle książki Stanisława Salmonowicza, który to dokładnie opisał. Nie ma wątpliwości. I Prusy się utuczyły na Polsce. Terytorium Prus po rozbiorze Polski, po przejęciu też Śląska, to już jeszcze osobny temat, którego już nawet nie chcę tutaj poruszać, jak odwróciliśmy się właśnie od tych naszych podstawowych ziem. Prusy głównie składały się z ziem polskich. Prusy utuczyły się na ziemiach polskich. I utuczone na tych ziemiach polskich mogły ruszyć na podbój Niemiec i jak już podbiły Niemcy, mogły ruszyć na podbój Europy, wywołując pierwszą wojnę światową, a druga wojna światowa była tego konsekwencją. Myśmy to utuczyli. Myśmy tego potwora stworzyli, sami go nakarmiliśmy. I urósł naszym kosztem, bo nie zrobiliśmy nic, żeby to zło zatrzymać.
i ponosimy moralną współodpowiedzialność właśnie za to, ponieważ nie byliśmy w stanie obronić własnych zasobów przed przejęciem ich do realizacji tamtych niemoralnych celów. Grekokatolicyzm, Ukraina. Kolejny przykład. A 100 lat temu, na tym właśnie, co Polacy zbudowali, Niemcy zbudowali, stworzyli pierwsze państwo ukraińskie, które było potrzebne do tego, by niszczyć Rosję i Polskę. 100 lat nie wystarczyło Polakom, żeby sobie uświadomić ten fakt. Do czego to państwo zostało powołane, przez kogo, w jakich okolicznościach, do czego służy. I mamy teraz na swoim terytorium ludność, gdzie znowu nikt się nie pytał, z jakimi intencjami przychodzą. Jakie mają cele, jakie mają zamiary, jak to ma funkcjonować. Ale myśmy byli tacy wspaniałomyślni, myśmy pomagali do własnych domów i się puszymy tym, puszymy się i szczycimy, po prostu aż cały świat powinien paść przed nami na kolanach, żeby po prostu oddać cześć Polakom, bo my tak pomagamy i jesteśmy tacy wielkoduszni. A wiecie, jak państwo, jak świat reaguje? Albo tego nie zauważył, albo puka się w czoło. I to nie? Oni są nienormalni albo źli. To my mamy problem. Oni działają zupełnie racjonalnie, ponieważ pilnują swoich interesów. Pilnują. Często niemoralnie? Według jakiej etyki mamy żyć? Skoro każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją etykę, taki jest świat. I trzeba rozumieć, na jakim świecie żyjemy. Trzeba rozumieć, jaką etyką kierują się Prusacy, jaką etyką kierują się Niemcy. Oburzamy się, że nie kierują się naszą etyką. No i co z tego? I co z tego oburzenia? Nic z tego nie wynika. Możemy się tylko oburzać, że ci źli, parszywi Prusacy nie kierują się naszą etyką. Ale tak jest. I co? I każdy, kto działa racjonalnie, wyciąga z tego wnioski, że skoro nie kierują się naszą etyką, to sobie zadajmy pytanie, to jaką etyką się kierują, to jakie mają cele, do czego zmierzają i jakie to będzie miało dla nas konsekwencje i co w związku z tym my musimy zrobić. Polacy żyją jak w jakiejś bańce, jakimś świecie, dosłownie bym powiedziała, jakimś autyzmie, kompletnie nie interesując się tym, co myślą ludzie dookoła. Co myślą Polacy, co myślą Niemcy, co myślą Ukraińcy, co myślą inne narody, także co myślą realnie Rosjanie. Polaków to też nie interesuje, co oni realnie myślą. My żyjemy w własnym micie, w jakiejś projekcji własnego umysłu, w jakiejś bańce umysłowej, bańce psychicznej. Mamy swój własny mit, tak proszę Państwa, mamy też swój własny mit i ten mit przysłania rzeczywistość. Bo my się tym mitem upajamy, bo w tym micie jesteśmy kimś, bo przecież my jako jedyni tylko chcemy pomóc, chcemy dla całego świata być dobrzy, za naszą i waszą wolność. Wszędzie jesteśmy, gdzie są uciśnieni, prawda? Ale nigdy nie pytamy, co z tego wyniknie i komu tak naprawdę pomagamy. Jakie są prawdziwe intencje tych, którym pomagamy? Do czego nasza pomoc jest wykorzystywana? I co my tak naprawdę budujemy i hodujemy? Co wspieramy? Czemu oddajemy nasze zasoby, naszą pracę? I co z tego urośnie? Nikt prawie tych takich pytań sobie nie stawia. Kwestia Niemiec. W swojej książce Niemiecki sen o imperium opisałam cele niemieckie. Skoncentrowałam się na ostatnich 300 latach historii, bo to jest ten proces, w którym ciągle jesteśmy. Ale wcześniej 700 lat podobnej historii. Cel Niemiec jest jasny. Od średniowiecza teren do Wisły i wszystki cały obszar nadbałtycki traktują jako swój teren. Teren swojej własnej kolonizacji. Teren, który z jakiegoś magicznego powodu rzekomo im się należy. 1000 lat. I nic się nie zmieniło. I dzieje się dokładnie to samo. I 1000 lat nie wystarczyło, żeby ta masa Polaków to zrozumiała. Jaki tam jest cel, jakie tam są metody, jak ten system działa. Nie, bo najważniejsze jest nasz własny mit, prawda? Że my jesteśmy tacy wspaniałomyślni i wybaczamy. Wszystko wybaczamy, prawda?
bez zastanowienia się, bez zadania pytania, czy tamta strona w ogóle cokolwiek zmieniła w swoich celach, w swoich zamiarach. Czy tylko tak mówi, bo takie są reguły gry. Nikt nie przychodzi i mówi, zaraz was okradnę i wszystko wam zabiorę. Największy złodziej i łajdak przychodzi i mówi, że ja dla was chcę dobrze, tylko mi zaufajcie. Najlepiej sami mi wszystko oddajcie. To wtedy będzie bez wojny. Po prostu. Najlepiej sami oddajcie. To wtedy nie trzeba będzie stosować tutaj przymusu, prawda? Strat nie będzie. Sami oddajcie dobrowolnie. Tak Polacy oddali wszystko. Po 1989 roku wszystko żeśmy oddali. Jesteśmy żebrakami Europy i żebrakami świata. Po prostu żebrakami. Ale najgorsze jest to, że ten mit i ta chora jakiś, nie wiem, chory jakiś wzorzec psychiczny już tak ogarnął polską psychikę, że Polacy zupełnie stracili kontakt z rzeczywistością. Są żebrakami, a uważają, że zaraz będziemy jakimś mocarstwem światowym. Nie mamy nic. Państwo jest w rozsypce, naród jest rozbity, nie ma żadnych ośrodków badawczych, które by rzeczywiście badały, jak ten świat funkcjonuje. I Polacy są dumni, są bezkresnie dumni, bo Zachód, bo jesteśmy częścią Zachodu, Zachód, który nas wydymał. I Rosja. To jest ciekawy przykład, bo wszyscy są dobrzy, tylko Rosja, to jest to zło. Zło wcielone, to zło, które jest odpowiedzialne za wszystkie nasze nieszczęścia. Jak Rosja zniknie, to będzie raj na ziemi. Raj, po prostu raj. Już nikt nas nie będzie krzywdził, będzie cudownie i wspaniale. Wielka Polska, mocarstwo, imperium. Tylko ta Rosja, ta zła Rosja. Bo z Rosją jest tak, że Rosji nigdy nie zapraszaliśmy i sami tu przychodzili i sobie brali. Więc oni są źli. Bo tamtych to myśmy zaprosili. Myśmy byli dla nich otwarci, myśmy ich zapraszali, myśmy byli wspaniałomyślni. A to, że sobie wzięli, to jakoś tak udajemy, że tego problemu nie ma. Bo przecież my jesteśmy jacy wspaniałomyślnie tolerancyjni, otwarci. A Rosjanie sami przychodzą i sobie biorą, więc to są ci źli. Ale ile osób sobie zadało pytanie, jak to wygląda ze strony Rosji? Dlaczego się tu pojawiają i co tu robią? Przecież mamy gotową odpowiedź, bo to są ci źli, prawda? Kat narodu, więzienie narodów i tak dalej. Jest bzdura. Jest kompletna bzdura. Z perspektywy Rosji wygląda to zupełnie inaczej i wygląda to bardzo racjonalnie z perspektywy Rosji. Z perspektywy Rosji wygląda to tak, że Polska poprzez swoją niewiarygodną głupotę, niewiarygodną naiwność, niewiarygodną słabość wpuszcza na swoje terytorium siły, które instalują się tutaj po to, żeby wykorzystać polskie zasoby, po to, żeby potem ruszyć dalej na wschód. Proste i prawdziwe, proszę Państwa, i cholernie prawdziwe. Polska jest traktowana jako baza, jako teren potrzebny do tego, żeby móc dokonywać dalszej ekspansji, żeby móc skolonizować Rosję, podporządkować sobie Rosję, rozbić Rosję. Bo takie próby przecież nieraz były podejmowane i myśmy bardzo często byli właśnie po stronie tych, którzy Rosję chcieli zniszczyć. Z perspektywy Rosji to wygląda tak, że są absolutnie zainteresowani tym, co się tutaj dzieje, ponieważ to jest klucz do ich własnego bezpieczeństwa i klucz do ich własnego przetrwania. To samo dotyczy Ukrainy. I my potępiamy Rosję za to, że chce się uratować. Że jest zainteresowana zabezpieczeniem własnego bytu narodowego. My potępiamy Rosję za to, że nie chce zostać zniszczona. Że nie chce zostać skolonizowana, rozwalona, rozgrabiona i my Rosjan za to potępiamy. Że są tak bezczelni, że nie chcą oddać wszystkiego, bo my wszystko żeśmy oddali. I my jesteśmy tacy wspaniałomyślni, bo myśmy wszystko oddali i dumni jesteśmy w tym, że jesteśmy żebrakami, którzy nic nie mają. I patrzymy na tych Rosjan z dumą i z pogardą.
bo oni jeszcze nie dali się ograbić Zachodowi. Tam jeszcze nie zainstalowały się obce agentury, które grabią wszystko, demoralizują naród i niszczą wszystko, co się da, żeby przejąć całe to terytorium dla siebie. My jesteśmy z tego dumni i pouczamy ich, że oni powinni być tacy jak my. To jest upadek, proszę Państwa. Polska osiągnęła dno, moralne dno, całkowite moralne dno, a zachowuje się tak, jakby była panem świata, panem moralności, która ma prawo pouczać wszystkich dookoła, jak wygląda moralność. To jest chore. To jest chore, to jest patologia. To jest jakieś kompletne zaburzenie, ja nie wiem, co to jest. Czy to jest jakiś obłęd, czy to jest jakaś psychoza, czy to jest sposób odreagowywania na własne krzywdy, po to, żeby nie spojrzeć prawdzie w oczy i uciekać właśnie w mity i bajeczki? Żeby się stylizować we własne oczy na męczenników, na ofiary, na właśnie tych wspaniałomyślnych, którzy pomagają, żeby uciec od prawdy, że jesteśmy nikim? Może to jest mechanizm wyparcia? Ale najwyższy czas jest taki, żeby z tego wyjść, bo to nas do niczego nie prowadzi, do niczego, dosłownie do niczego. Na końcu będzie nic, jedno wielkie nic. Staniemy się zasobem, już się staliśmy zasobem, który jest używany do tego, żeby w tym przypadku niszczyć Rosję, ale po Rosji mogą to być inne państwa. I my się oburzamy, że tamci się bronią. To jest chore. To jest absolutnie chore. Z perspektywy Rosji, Chin czy innych państw, które nie chcą stać się właśnie łupem państw Zachodu, to, co się tutaj dzieje, to jest obłęd. To jest wariatkowo. To jest cyrk, to jest psychiatryk. Nawet brakuje słów, żeby to nazwać. Ale to pokazuje, w jaką pychę można się wbić, kiedy traci się kontakt z rzeczywistością. Kiedy żyje się w swoich własnych urojeniach, swoich własnych fantazjach, kiedy nie próbuje się podjąć jakiejkolwiek realistycznej oceny sytuacji. Ja wiem, realizm w tym momencie jest cholernie bolesny. Cholernie bolesny, bo Polska jest na dnie. I teraz te najbliższe tygodnie, które nas czekają, będzie dobijanie, dorzynanie. To się wszystko będzie działo podczas właśnie tej kampanii wyborczej. I cokolwiek tu się będzie działo, będzie wykorzystywane przeciwko Polsce. Bo już sprawa tej komisji jest wykorzystywana przeciwko Polsce, łamanie standardów praworządności, spot wyborczy z Auschwitz. Już skandal międzynarodowy. Poseł Braun tutaj też dolał oliwy do ognia. I będzie coraz gorzej. I my będziemy się znowu oburzać, że to my jesteśmy tymi lepszymi, prawda? Bo oni nas wszyscy napadają. I nawet jakby zdarzył się cud i udało nam się przegnać tych wszystkich obcych, których sami sprowadziliśmy, sami wykarmiliśmy, wszystko im oddaliśmy. Ale powiedzmy, dzieje się cud, zostajemy sami w naszym polskim domu. Jeśli nie przerobimy tego schematu, mamy absolutnie gwarantowane, że to się powtórzy i prędzej czy później kogoś sobie tu ściągniemy. Że gdzieś nagle się dowiemy, że na świecie jest jakieś plemię, jakiś naród, który jest bezdomny, wypędzony, prawda, biedny, nie ma gdzie mieszkać, to my ich tu sobie sprowadzimy. Bo musimy być tacy wspaniałomyślni, bo musimy pomagać, bo musimy pokazać światu, jacy my jesteśmy dobrzy. I wszyscy inni ich odrzucą, ale my ich przyjmiemy. I jak ich przyjmiemy, jak się tutaj już poczują lepiej, za tak się urządzą, prawda, zadomowią. I zaczną się rozpychać, to potem będzie, że to zdrada, że to oszustwo, że jak oni tak mogą, że to niemoralne, że wszyscy są przeciwko nam, że cały świat jest przeciwko nam, że wszyscy przeciwko nam się sprzymierzyli, wszyscy nas nienawidzą, wszyscy chcą nas skrzywdzić. I to się będzie w kółko powtarzać, aż polskie głowy nie wykonają pracy i nie zmienią tego sposobu myślenia. Aż nie zobaczymy, że to, co robimy, jest absolutnie niemoralne. W stosunku do nas i w stosunku do świata, bo to my karmimy zło. I nieraz w naszej historii wykarmiliśmy najgorsze zło. Sami, własnymi zasobami, własną pracą, własną piersią, można powiedzieć. I nie czujemy się za to w żaden sposób odpowiedzialni. W żaden sposób.
bo to inni są źli, niedorośli do naszej moralności. I ja bym chciała, żebyśmy to my dorośli do tej podstawowej prawdy, że w tym świecie każdy troszczy się o siebie i że to absolutnie nie znaczy, że trzeba działać na koszt innych. Bo Polacy mają tu drugie, takie jakieś bardzo dziwne założenie, że troszczyć się o siebie znaczy, nie wiem, krzywdzić innych. Że to znaczy, że trzeba innym coś zabrać, że to trzeba być tacy właśnie jak ci niemoralni, którzy napadają na innych. To jest absolutnie chore. Troszczyć się o siebie przede wszystkim trzeba w ten sposób, że stawiamy granice. I ich pilnujemy. I mówimy, to jest nasze. I won, wara, trzymać się z daleka, bo to nasze. Tu jest granica. To jest troszczenie się o swoje. To jest podstawowa zasada. I wcale nie oznacza to, że musimy zabierać innym, że musimy przekraczać tę granicę, żeby innym odbierać. Nie. My się musimy nauczyć tego, żeby stawiać granice i ich pilnować. I powiedzieć, to jest nasze i koniec. I nie chcemy tu obcych. I nie chcemy tu nikogo, bo nie jesteśmy, nie wiem, siostrami miłosierdzia i nie mamy do cholery obowiązku pomagać całemu światu. Nie mamy takiego obowiązku. Nikt nas na takiego obowiązku na nas nie nałożył i to z niczego nie wynika, a na pewno nie z etyki katolickiej. Pierwszy warunek, pierwsza zasada. Odpowiedzialność za siebie i pilnowanie siebie. W sposób etyczny. Po prostu poprzez wytyczanie granic. I umiejętność poprzez te granice, ponad tymi granicami, rozmawiania z innymi. Zawierania kompromisów. Sprawdzania, jakie mają cele. Czy na zasadzie kooperacji możemy coś uzyskać, na zasadzie wymiany, współpracy. A jeśli widzimy, że tamci mają niekoniecznie ładne intencje w stosunku do nas, to się na tych granicach umacniamy. Musimy mieć mocne granice, żeby sprostać zewnętrznym zagrożeniom. Tak działa cały świat. Począwszy od naszych komórek w ciele, w organizmie. Błona komórkowa chroni, co jest w środku. Cały świat tak działa. Opiera się na silnych granicach, które chronią, które bronią i które wytyczają określony teren. Jest to coś, co Polacy muszą jak najszybciej zrozumieć, jeśli ten naród ma mieć jakąkolwiek przyszłość. Bo z takim schematem przyszłości żadnej mieć nie będzie. I apeluję do Państwa, żeby te najbliższe miesiące przeznaczyć bardziej na refleksję, na uświadamianie sobie różnych rzeczy, na otwieranie oczu na to, co jest po naszej stronie, żeby nie żyć tą kampanią, nie żyć tym, co się tu będzie działo, tą inscenizacją i tym teatrzykiem, bo on jest robiony przeciwko nam, przeciwko Polsce. I na zakończenie, jeśli ktoś sobie chce poczytać opracowanie, książkę, gdzie pewne kwestie zostały wyłożone w sposób systematyczny i historyczny, to oczywiście polecam książkę Aleksandra Bocheńskiego Dzieje głupoty w Polsce. Dzieje głupoty w Polsce, było kilka wydań, na pewno można też znaleźć w internecie. Jest to lektura obowiązkowa. Nie jestem pierwszą, która o tym mówi oczywiście, bo głupota nigdy nie jest moralna. Bo głupota zawsze wzmacnia zło, bo dzięki temu zło uzyskuje od nas to, czego potrzebuje do tego, żeby się wzmocnić. I nie ma tu żadnego zmiłuj się i nie ma tu żadnego wytłumaczenia. Więc życzę Polsce tego, żeby Polacy odrobili tę lekcję jak najszybciej. Będzie bolesne. Bo to tak jest i nie może być inaczej, ale to jest jedyna droga do tego, żeby wyjść z własnych iluzji, wyjść z własnych baniek informacyjnych, wyjść z własnych mitów, dlatego że to właśnie jest wykorzystywane przeciwko nam, bo nasi nieprzyjaciele nauczyli się do perfekcji wykorzystywać nasze iluzje, nasze złudzenia, nasze mity, nasze różne fałszywe przekonania. Właśnie przeciwko nam, a do realizacji ich interesów.
Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.